proszę, za 200 metrów trzymać się prawej strony. Miałem poprzednio auto, to mogę pod barierką przejechać, bo było niższe niż barierka. Także teoretycznie musiałem brać nic. Wrocław. Of course. Jazda z tematem. Bilecik jest. I jedziemy. Proszę, kurwa, późno jest, ale damy radę. I'ma go get it tonight. Deseczka, kask. Będzie jazda. Zadowolony? Nie, bo widziałem jeszcze plecaka. No, i jestem gotowy na jazdki dzisiejsze. Jazdki udane, rower dotarł cały, małe zmiany były. Gdzie tam idziesz? Na desce się pojeździło i było dobrze. Teraz jedziemy na jarmark i będzie świąteczny vlog. Haha. Wyza pierwsza 04. Wyruszamy z parku i jedziemy na jarmark. Dobra, ruszamy. Gdzie jest jarmark? No zobaczmy, co to jest w ogóle. Uśmiejemy. No musimy zmienić tor jazdy, bo trochę nie w tą stronę idziemy, nie? Ale to kosztuje dwie dychy, a nie mam pieniędzy, ha, więc nie idę. No, także... Idziemy dalej, patrz jaki zajebisty domek ładny. Mega. Nie? Chyba trochę się spóźniliśmy, no, ale... Ale coś tu jeszcze jest. Przecież nie, jest, nie, ma, nie ma dużo. Nie? Patrz jak wyglądasz elegancko. Co się kryjesz, ej? Oła. Potykasz się po nagrywanie mnie jeszcze. Od dołu to jest zły pomysł. Tak? Wolisz od góry? Patrz, jest lepiej. Dobra, idziemy dalej. Nie ma lipy. Sobie selfie sticka kupić chyba? Mam. Mam, ale nie używam. No powiedz jeszcze raz. Mam, ale nie używam. No nie, nie używam. Kasztan. Będziemy się alkoholizować winy. No, ty najbardziej. Jestem kierowcą, więc średnio mogę.
teraz idziemy alkoholizować. Tak. Tak, tak, tak idziemy na wino. Tak, tak. Ja jestem kierowcą, to nie mogę, ale idziemy. Nieźle. To co? To jest chyba na stół piwo. No jednak, żadne piwo nie ma. Jest piwo, ale zimne i na sole. O Jezu, zimne piwo. Będzie jeden grzaniec wrocławski. 29, bo mamy kausy z Wrocławiu jeszcze za kubeczek. Aha, dobra. No. Ładnie pachnie? No, bez kitu. Nie moje, ale się porządza. Chcesz spróbować. No, spróbować spróbuję, nie? W końcu wrocławski. Ty, ale to jest mega, spróbuj. Okay. Ale zajebiste. To ja piję o wiele gorszy we Wrocławiu. Znaczy w Niemczech. No, dobra. Mega, dobra, nie? No. Idziemy dalej. I Japończycy się znaleźli. A Agnieszka się zgubiła. O, idzie. Tak. Wszystko zamknięte. Spóźniliśmy się. Dlaczego tak zawsze musi być? Wszystko przez ten rower, za długo nagrywałem. Idziemy dalej, tam coś jest otwarte, patrz, idziemy, bo nam zamkną. Idziemy. A i co? Otwarte. Znowu wino. Bez sensu, nie? Wszędzie wino. Ja mam fryzurę jak idiota. Ale jest okej. Okay. Wszystko przez ten kask. Bo światło. Tak, to było wino w kubku, a ja chodzę z takim kubkiem. Ja. Tak, to tam było w kubku. No to nic, musimy ich go oddać. W ogóle zrobiliśmy kółko. Są hojneczki, ale ładne, piękne za nami. Tam z Olek z Betlejem. Restauracje same, wszędzie browar i mnie kuszą. To jest najgorsze, nie? Że nie mogę się napić, a wszędzie alkohole leją. Żeby dali czegoś kolę do picia, czy wodę, nie? Ale nie, no to gdzie? Trzeba alkohol polać. Powiem wam, że tragedia. Nikt mi nie przyjeżdżajcie jako kierowca do Wrocławia na jarmark. Bo to naprawdę się nie kończy dobrze, nie? A do tego mnie wszystko jeszcze boli po tych jazdkach na rowerze. No a ona sobie elegancko może pić. Tak to jest, potem może sobie spać w drodze powrotnej. A ja nie, ja muszę jechać. Idziemy oddać kubek. Sprostowanie? Idziemy jednak gdzieś indziej. 3, 2, 1. Nie widać, bajkowy lasek. No, tak to wygląda. Wchodzimy. Ta, tam ludzie na górze są. Już my tu byliśmy po to wino. Czy nie? Nie, chyba nie. Nie z tej strony. Wow. Bez kitu. Dużo ludzi, znaczy tutaj jest dużo akurat. Wszędzie jest pusto. O, ale patrz, jaki piękny budynek. Elegancko. Hitlerjugend. Strzejcie to? Hitlerjugend. I wstrząsać poduszki. Tak, żeby pierze fruwało, bo wtedy pada śnieg na ziemi. Dziewczyna przez długi czas pomagała pracowicie pani zimie, ale pewnego dnia chciała wrócić. To są w ogóle bajki, nie? To pieniądze, dziewczyno. Tam spadł na dziewczynę rzęsisty deszcz złota. Gdzie tu chcesz? I całe złoto pozostało przypomnione do dziewczyny. Ale chyba to się zepsuje, to jest fizyczne. To jest podziękowanie za twoją pracę. Powiedziała pani, że jego nos stawał się coraz dłuższy. W szkole Pinokio chodził na bagary. Dyrektora teatru Lalek doprowadzał do łez i rzucał się z ochotą w każdą przygodę. Największym marzeniem było stać się prawdziwym chłopcem. Chłopcem z krwi i kością. W czasie pewnej fantastycznej wędrówki mi się to podoba. Gdzie jest mój iPhone? Mój iPhone. Boże, jak cudownie. Pięknie, cudownie.
wspaniale. Cudownie, wspaniale i w ogóle. Mega, mega, mega. Nie? Tak. No, no i wszystko. Stary rano jedzie w pracę. Nic, będzie z zamknięcia wszystkiego. Ta, i my wychodzimy teraz?